Proszę Państwa, z wielką przyjemnością i w wielkim pędzie, bo rzeczywiście wszyscy już w oczekiwaniu na przerwę, ale z odpowiednim szacunkiem dla laureatów. Z wielką przyjemnością chciałem ogłosić Państwu wyniki 8. już konkursu sympozjalnego. To inicjatywa, która jest organizowana przez studentów naszego koła naukowego GAP przy współpracy z pracownikami Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. Nasz konkurs nie mógłby się odbyć bez wielkiego wsparcia naszych partnerów, dlatego wielkie podziękowania dla firmy Lotos, dla firmy Orange oraz dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Przechodzimy, proszę Państwa, do wyników jury w składzie dr Jarosław Bober, dr Marcin Zawiski oraz magister Michał Żabiński. Trzecie miejsce za pracę Pomoc bez granic, czy Niemcy powinny udzielać Grecji kolejnego pakietu pomocy, przyznali studentce pierwszego roku SUM Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, pani Dominice Poniedziałek. Zapraszamy na scenę. Pani Dominika wybrała staż w firmie Orange. Niestety nie mogli być obecni na naszym sympozjum przedstawiciele tejże firmy, ale pani Dominika jest serdecznie oczekiwana już w firmie. Przechodzimy do zdobywcy drugiego miejsca. Poprosiłbym, zanim wyczytam, co to za osoba, poprosiłbym pana Marka Szczepańskiego, dyrektora zarządzającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o wręczenie tejże nagrody za pracę Ewolucja kinematografii w Polsce, perspektywy, student trzeciego roku studiów licencjackich GAP, pan Michał Grzanka. Serdecznie gratulujemy. I proszę Państwa, zdobywczyni pierwszego miejsca, staż w firmie Lotos. Zaprosiłbym najpierw pana wiceprezesa zarządu, pana Krzysztofa Słeckiego. Niestety nie jest pan prezes obecny. W takim razie jest. O, przepraszam serdecznie. Jeszcze raz proszę. Pan prezes wręczy nagrodę zdobywczyni pierwszego miejsca za pracę. Wybrane aspekty transformacji społeczno-politycznej w Polsce i w Niemczech. Studentka trzeciego roku studiów licencjackich GAP, pani Anna Mirzyńska. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, regułą jest też, że dodatkowym wyróżnieniem dla zdobywcy głównej nagrody jest krótka 10-minutowa prezentacja. Za chwilę pani Anna Mirzyńska przedstawi główne tezy swojego artykułu. Pani Anno, zapraszamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Mirzyńska, jestem na trzecim roku studiów licencjackich GAP i muszę Państwu na początek powiedzieć, że to jest wielki zaszczyt móc Państwu zaprezentować wybrane aspekty mojej pracy, ale równocześnie też niesamowity stres, więc za wszystkie błędy przepraszam i proszę o wyrozumiałość, pierwszy raz tak duża publika. W swojej pracy podjęłam wybrane aspekty transformacji społeczno-politycznej w Polsce i w Niemczech. W tym roku jest to szczególny czas, 25-lecie transformacji ustrojowej, czas, który skłania do refleksji. Zaczynając od definicji transformacji, powołując się na profesora Wolfganga Merkela, można najłatwiej powiedzieć, że transformacja jest to przejście z ustroju niedemokratycznego do ustroju demokratycznego. On wyróżnił trzy etapy transformacji: erozję starego systemu, demokratyzację i instytucjonalizację systemu oraz konsolidację nowej demokracji. To, co charakterystyczne dla krajów Europy Środkowej, to pewnego rodzaju dualizm transformacji. To znaczy, że równocześnie przebiegała transformacja polityczno-gospodarcza i społeczno-kulturowa.
Efektem tego jest mnóstwo negatywnych skutków transformacji ustrojowej, które wpływają na opóźnienie się procesu konsolidacji nowej demokracji w krajach Europy Środkowej. To jest między innymi zjawisko, nasilenie się zjawiska społeczeństwa nieufności czy pogłębienie różnic między regionami. Sprawny rozwój społeczeństwa obywatelskiego zapewniony jest przez funkcjonowanie kapitału społecznego. Komunizm to był ustrój, jak wszyscy wiemy, w którym państwo miało pewnego rodzaju monopol na dialog. W tym momencie mamy lukę w dialogu na poziomie państwo-obywatel, a równocześnie obywatel-obywatel. Dlatego ten kapitał społeczny i wybudowanie go jest niezmiernie ważne. Według wprowadzonej przeze mnie definicji, zaczerpniętej z książki Europa i społeczeństwo obywatelskie, budowa tego kapitału społecznego nie wydaje się być trudna. Jednak jak wiemy, w krajach postkomunistycznych jest to niemałe wyzwanie w dalszym ciągu. Charakteryzując transformację niemiecką, trzeba zwrócić uwagę na trzy aspekty. Przede wszystkim sklejenie obu narodów. Niemcom można w jakiś sposób można powiedzieć, że było troszeczkę łatwiej, dlatego że Niemcy nowych landów wschodnich uczyli się w pewien sposób od swoich rodaków, jakby nie było, tych wszystkich wypracowanych już demokratycznych form zarządzania krajem. Stąd też transfer elit, funduszy, rozwiązań instytucjonalnych, ale do tej pory ciągle widoczny podział. W swoim bardzo słynnym wystąpieniu z Dnia Jedności Narodowej Angela Merkel w 2011 roku zwróciła uwagę przede wszystkim na mniejsze oszczędności w nowych landach wschodnich, na mniejszy poziom zarobków i na wyższe saldo migracji. Niemcy po 89 roku, to jak widać na zaprezentowanych danych, społeczeństwo, które w 1/3 poświęca swój wolny czas na aktywność w ramach organizacji trzeciego sektora, czyli ten kapitał budujący się w dalszym ciągu, z tym, że należy podkreślić, że Niemcy wschodni rzadziej się angażują niż w landach zachodnich i 20%, co jest niezmiernie ważne, korzysta z inicjatyw obywatelskich czynnie. To był jeden z ważniejszych reform w nowych landach, wprowadzenie czynnych inicjatyw obywatelskich. W tym zjednoczeniu bardzo pomaga Urząd Kanclerza, instytucja kanclerza. Instytucja kanclerza jest czymś bardzo jednoczącym. I to, co zapewne jest, można powiedzieć, jest sukcesem transformacji w tym momencie politycznej w Niemczech, to fakt, że Angela Merkel z pochodzenia wschodnia Niemka jest przez 89 respondentów spostrzegana jako polityk ogólnoniemiecki. Tak naprawdę przy okazji wyborów dla Niemców nie ma w zasadzie prawie żadnego znaczenia, z której części Niemiec kanclerz pochodzi, gdzie w kraju o tak silnym przywiązaniu do swoich landów i swojego regionu jest to dość spore wyzwanie. Transformacja polska. Wzorując się na zdaniu historyka Antoniego Dudka, była to krótka chwila jednorazowego zrywu. Nam brakowało siły, żeby później o naszą demokrację walczyć w znaczeniu długofalowym. To był zryw, dalej nie potrafimy ją do końca utrzymać i docenić. Przed nami stoi wyzwanie modernizacji, globalizacji i integracji europejskiej. Wiadomo, wchodzenie w coraz głębiej w struktury Unii Europejskiej jest to najlepszy przykład i bardzo silne zjawisko traumy społecznej, która w dalszym ciągu w jakiś sposób odbija się tak samo na młodym społeczeństwie wychowywanym przez, jakby nie było, osoby dorastające w czasach komunizmu. W Polsce 3% tylko to zadeklarowani działacze struktur politycznych. Nie ufamy tym instytucjom, nie ufamy politykom, taki może być z tego wniosek. A 24%, czyli o wiele mniej niż w Niemczech, poświęca swój wolny czas na aktywność w ramach organizacji trzeciego sektora. I co znamienne oczywiście dla naszego kraju, prawie 90% to zadeklarowani katolicy, oczywiście ta liczba zaczyna spadać, ale to może być sygnał i to może być możliwość do pewnego rodzaju podnoszenia aktywności wokół organizacji pozarządowych działających wokół Kościoła, bo tej instytucji w dalszym ciągu Polacy ufają. Nie ma u nas tak silnego elementu jednoczącego naród, jak w Niemczech jest to instytucja kanclerza. Solidarność była taką ideą, która w pewnym momencie jakby przyświecała Polakom. Niestety ta pluralizm polityczny prowadzony w latach 90. i silna walka na górze sprawiła, że
Solidarność jakby częściowo straciła zaufanie społeczne. Mimo tego 80% respondentów kojarzy przemiany transformacyjne z postaciami albo Lecha Wałęsy, albo Jacka Kuronia. Ale te postacie to nie są postacie aż tak silnie jednoczące naród, jak instytucja, długofalowa instytucja kanclerza. Kogoś takiego nam w dalszym ciągu bardzo brakuje. Jakby to powiedzieć, wszystkie rewolucje, wszystkie ewolucje, wszystkie zmiany zaczynają się od młodzieży. Dlatego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób młodzież w tym momencie siebie spostrzega w obu krajach. Tak, przyszłość państwa w rękach młodzieży. I tutaj pierwsze pytanie, oczywiście problematyczne, problemy demografii w Europie, dlatego przyjrzałam się sprawie rodziny. Najważniejsza jest dla mnie rodzina, twierdzi 63% Polaków. W tym Polacy również deklarują, że lubią rodziny i chcą mieć rodziny wielodzietne, a później współczynnik dzietności nie do końca temu odpowiada i tylko 37% Niemców. Czuję się Polakiem, czuję się Niemcem, czyli taki symbol tego, w jaki sposób faktycznie siebie identyfikują ludzie młodzi, czy są związani ze swoim narodem. 60% Polaków, 25% Niemców. W przypadku Niemców oczywiście o wiele silniejsze jest przynależność, poczucie przynależności do swojego landu rodzinnego. I to, w jaki sposób młodzi ludzie sami się definiują. Polacy definiują siebie jako zwolenników, młodzi Polacy, zwolenników ekologii, a Europejczykiem, jestem patriotą i jestem ofiarą przemian roku 89. Ekologia jakby nie dziwi pod względem tego, że jest to wartość na tyle jakby silnie podkreślana w erze globalizacji, że Polacy chcą się utożsamiać z czymś, co jest modne. Jestem Europejczykiem, dobrze rokuję na nasze europejskie plany integracyjne. Jestem patriotą w kontekście poprzedniego slajdu, rozumiem, że państwa również nie dziwi. Jestem ofiarą przemian roku 89. Pokolenie wychowywane już w kraju demokratycznym dalej siebie w ten sposób określa. Tutaj ten bilans transformacyjny nie jest zbyt pozytywny. Niemcy. Określa mnie mój zawód i wykształcenie. Młodzi Niemcy siebie przez to definiują. Jestem niewierzący. To jest dla młodych Niemców bardzo nowoczesne i niestety, albo stety, coraz bardziej podkreślane w swojej przynależności. Jestem Europejczykiem. Jednym słowem, ta współpraca przed nami dalej istnieje. W podsumowaniu. Można powiedzieć bardzo króciutko, że osiągnęliśmy erozję starego systemu. Na ten temat chyba nie musimy dyskutować. Demokratyzację i instytucjonalizację systemu również. Tylko pytanie zostaje, co z konsolidacją nowej demokracji? Bo jeżeli ten kapitał społeczny w obu krajach jeszcze nie jest aż tak bardzo wykształcony, to w takim razie jesteśmy pokoleniem, moje pokolenie niestety jest pokoleniem, które tej demokracji nie obali, ale nie będzie jej też tak samo rozwijało. I ta sytuacja wygląda zarówno w Polsce, jak i w nowych landach wschodnich, jak i w starych landach zachodnich Niemiec. Dziękuję bardzo.